Witam was, kochani, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed wami szósty odcinek z Farming Simulatora 22 serii. Zaczynamy od zera do milionera. Tak dokładnie, moi drodzy, 5 odcinków temu. Zaczynaliśmy właśnie chyba w tym miejscu, tutaj, kosząc tylko kosą i zbierając tą trawę łopatą, nie mając kompletnie nic. A dziś, już w szóstym odcinku, to gospodarstwo nam się powoli zaczyna rozwijać. Moi drodzy, myślę, że postęp jest, bo mamy już jakieś maszyny, które należą do nas, nie wspominając oczywiście o klasycznym Ursusiku, bo on akurat był tani, ale no, sukcesem z poprzedniego odcinka był zakup tego mana do wożenia drewna, czy przyczepa samozbierająca, czy też prasa. Także troszkę tego sprzętu mamy, ale mamy jeszcze dwie maszyny, które są wynajęte. Jest to właśnie ten ciągnik i kosiarka do trawy. Tak jak wam mówiłem, kończąc poprzedni odcinek, zwiozłem te bele. No niestety nie do końca wszystko jakoś fajnie wygląda wizualnie, żeby wam się pochwalić. Musiałem tu traktorem to zastawić, ponieważ, moi drodzy, jak zrzucałem te bele tutaj, okazuje się, że tu jest taka górka, że one zaczęły mi odjeżdżać, zjeżdżać. Także no nie było zbyt wesoło. Natomiast w międzyczasie wpadłem na pomysł, aby już też dokosić całą resztę no, tego miejsca, żeby tutaj też może coś robić w przyszłości. Jeszcze jak widzicie, mam tutaj podłączoną prasę, bo jeszcze gdzieś tam mi się idealnie nie pozbierało, ale to olałem, bo to stwierdziłem, że przecież z tą trawą się nic nie dzieje. Zresztą zobaczcie, jaka ta kosiarka już jest brudna od tego koszenia. Widać, że swoje można powiedzieć, zarobiła. Te bele to są świeżo skoszone, więc my tu będziemy musieli, moi drodzy, niestety odczekać równą dobę, aby się sfermentowały, ale nic nie szkodzi, niech one sobie tu leżą. O, i są sarenki, także jeść nie wołają, niech sobie leżą. W poprzednim odcinku również wzięliśmy się za owieczki, myślę, że się nic tutaj nie zmieniło, tak, jest pokarmu na full, no bo tą trawą, którą tutaj skosiłem, no też w pierwszej kolejności dałem owieczkom i stwierdziłem, moi drodzy, dzisiaj chciałbym to zrobić. Zastanowię się, czy tu mi będzie to pasowało. Myślę, że może tak, albo od razu to zrobimy, widzowie. Bo chciałbym, słuchajcie, postawić tu jakiś silos, ale nie mówimy o silosie do kiszonki, stricte takim, wiecie, tylko o takim silosie, powiedzmy, żeby trawę zapakować w niego. No na przykład coś w tym stylu. No nie, no to jest za wielkie, ewidentnie. Także tu będę musiał znaleźć coś, co jest fajne. Ja tu miałem gdzieś taki fajny budynek, który używałem. On nie był... No, 76 tysięcy litrów, no to wiecie, to musiałoby być parę milionów tej pojemności, niestety. Oj, nie, takie rzeczy nas nie interesują. O, ten był bardzo wdzięczny. Zobaczcie, ma 5 milionów pojemności. Tak na upartego sobie pomyślałem, gdyby go tutaj tak wstawić. Nie wiem, czy by pasował wizualnie, ale z pewnością by był blisko dostarczania i tu byśmy mogli śmiało, moi drodzy, o, może tak? I byśmy mogli tutaj, słuchajcie, tą trawę śmiało zwozić i myślę, że byłaby gitarka. No może tak z dystansem jeszcze lekkim go postawmy, żebym... O, myślę, że jest spoko. Objeżdżać go dookoła nie musimy. Jest gitarka i tutaj można zawsze będzie tą trawę zwozić, te 5 milionów to zawsze jest więcej niż ta przyczepa mieści i nie będziemy musieli ciągle się tymi belami martwić, no bo w tej chwili powiem wam szczerze, żeby no nie marnować tej trawy, tak, no chociaż ona mogłaby sobie leżeć, wiadomo, ale no w przypadku tutaj, kiedy chciałem wybudować te nasze zagrody dla owiec, no to wiadomo, że ta trawa by się już zmarnowała. Także stwierdziłem, że ten silos teraz będzie dobrym pomysłem. Jeszcze jak widzicie, nie mamy wybudowanej fabryki ubrania. Jeszcze nie mam, moi drodzy, na to jakiegoś konkretnego pomysłu, w którym miejscu. Chciałbym blisko, więc albo po drugiej stronie, albo w ogóle gdzieś tutaj. No i właśnie, tak samo jeszcze z tym cieślą niczego nie wymyśliłem. A jak widzicie, cieśla coś tam nam już wyprodukował. Także niedługo będziemy musieli, moi drodzy... Ja w ogóle może, wiecie co, ustawię sobie czas na piątkę. Chociaż to pewnie mi się czknie i to bardzo, bardzo szybko. No, cieśla coś wyprodukował, więc na razie niech się opróżni, że tak powiem, z tego drewna, no bo nie chcielibyśmy marnować. Chociaż wiadomo, te drewno by się sprzedało, jeżeli byśmy burzyli, ale wiecie, nie chce mi się w tej chwili lecieć
ścinać drewna, chciałbym sobie na chwileczkę, na dwa odcinki z tym drewnem dać spokój. Tutaj oczywiście też mam w planach ten lasek wyciąć, zobaczymy, co tu zrobimy. No dziś mnie też będzie czekało pewnie jakieś drobne równanie terenu. Nie wiem, czy to mnie ominie, raczej nie, bo chciałbym tutaj, żeby był wyjazd. Więcej szklarni nie planuję budować. Mamy ich 10, moi drodzy, to ja myślę, że w zupełności wystarczy. Przy czym chciałbym czymś zgrabniejszym zbierać te palety i nie wiem, czy nie kupię tego mana bądź tej tatry, bo w przypadku wożenia, jak widzieliście moją serię poprzednią, gdzie dość mocno poszedłem w meble, kurczę, to było dosyć fajne. Tym manem się fajnie manewrowało i dawało to nam dosyć fajne pole do właśnie tych manewrów, a tą przyczepą, kurczę, tom, tak nie do końca fajnie mi się tu jeździ z tym traktorem. Szczególnie, że się to ciężko cofa, także możemy zobaczyć, moi drodzy, co w sklepie ewentualnie byśmy mogli kupić, czy ciężarówka jakaś taka. O, myślałem o tej Tatrze, natomiast tu nie jest chyba napisane, jaką to ma pojemność, jeśli chodzi o litry. No jest tylko 10 ton, a te 10 ton mi nic nie mówi. No, chyba, że założono 10 palet? Nie. 1000 litrów to niekoniecznie musi być... No właśnie, bo to tak widzicie. I tu więcej nie widzę, ale jeszcze jakiś man był, ale może ja go usunąłem, bo to był z modów. No nic, ale ta Tatra była... A nie, jest man przecież, jest. Jest manik. Chociaż ta Tatra mi się lepiej sprawdzała, bo z tyłu miała skręcane koła. Jakoś tak mi się nią lepiej jeździło. Szczególnie jak wełnę nią zbierałem. Była świetna do zbierania wełny. Także możliwe, że dzisiaj tą Tatrę, moi drodzy, kupimy. Jaki jest plan na dzisiaj? Oczywiście zawiozę te bele. I tak sobie pomyślałem, że już chciałbym tutaj zrobić podejście do posadzenia drzew, ponieważ uważam, że to jest ta górka... Nie chciałbym jej jakby edytować, zmieniać, tutaj też czegoś budować, bo popsujemy ten teren, a to jest tak ładne, że tu myślę, że tylko można by posadzić drzewa, szczególnie, że blisko mamy tartak, a więc no nie będzie problemu, żeby to te drzewa dostarczyć. Także do roboty, moi drodzy, nie ma co się tutaj obijać. Ładujemy. Dobra, zanim nam drzewa urosną, także na jakiś czas będziemy mieli tak z drzewami spokój. I to mi się, moi drodzy, bardzo ta opcja podoba, że będziemy mieli z drzewami na jakiś czas spokój. A później oczywiście, jak te drzewa urosną, po tych 3 latach będziemy je, moi drodzy, jak najbardziej, słuchajcie, będziemy je już ścinali tą maszyną, która tutaj, nie wiem, tu jej nie ma, bo ona jest w tych maszynach. W każdym razie będziemy ścinali maszyną do drzew, tą fajną. Także to już pójdzie szybko, będzie naczepa, także to już wiecie, to w tamtej serii robiłem i się to fajnie sprawdziło. Czy jest sens kupować? Moim zdaniem, widzowie, nie ma sensu kupować tej maszyny. Raczej bym ją... To było chyba tu?
To było tutaj. Już patrzymy. Ta maszyna jest dosyć fajna do sadzenia. Ta sadzarka. Ja tu mam taką fajną paletę gdzieś, która ma... Bo to taniej wychodzi, jak się więcej drzew na raz kupi. I słuchajcie, kupimy najwięcej. 316 drzew. Tyle będę chciał po prostu posadzić. O, dobrze, że wybrałem, że świerk. Ale kurczę, bym się wkopał, jakbym miał tu źle wybrane. No, wszystko fajnie, ale jednak świerk jest najlepszy tutaj do tego. Także tutaj akurat kliknąłem, abym się wkopał, jakbym źle wybrał. No dobra, troszkę już kasy mamy mniej. Teraz tak, oczywiście w szklarniach tych dwóch, które wybudowałem na koniec poprzedniego odcinka, tylko włączyłem na automatyczne nawadnianie, w tych na końcu. W całej reszcie szklarni automatycznego nawadniania nie ma, więc będę musiał z pewnością, moi drodzy, tutaj się dosyć mocno nad tym skupiać. I to mi się też właśnie, słuchajcie, podoba, że... O, widzicie, mamy 316 drzew. Także to mi się bardzo podoba, że tak to wygląda. Czy będę sadził jakoś super równo? Powiem wam, że do wycinki to nie ma znaczenia. Aczkolwiek chciałbym sobie jakąś taką granicę ustalić, żeby nie za blisko. Żeby nie za blisko tej drogi, no bo też wiecie. Ale to ma być las do wycinki, więc też nie będziemy tego jakoś, wiecie, każdy prawdziwy las urósł, że tak powiem, byle jak, nie? Żaden las nie urósł jakoś super i nie chcę tego jakoś tam sadzić, wiecie, jakoś super starannie. Po prostu będę jechał, żeby te 300 drzew jak najszybciej posadzić tutaj na tej całej górce, o ile nam nie zabraknie, bo może się okazać, że to będzie za mało, no to się zaraz okaże. Generalnie ma być to las do wycinki. Nie chcę za gęsto też posadzić, żeby można maszyną wjechać, bo wiem, że w tej poprzedniej serii, to było na mapie Elmkrek, gdzie te dwa pola były, bo tu mówimy o początkowych polach, tak, które nas tam zawsze jakby, no które mamy, tak? No bo ja to na początkowym etapie zaczynałem na łatwym poziomie, to już te dwa pola miałem. Znaczy to było chyba jedno, nie wiem, czy to były dwa pola, czy trzy, no to już mnie poprawcie w komentarzach. No na Elmkreku to tak jak zaczynamy. To pamiętam, że tam wszystko, słuchajcie, powywalałem i wszędzie posadziłem drzewa i też chyba właśnie sadziłem ich 300, ale nie wiem, czy nie dwa razy. Tam było chyba w ogóle... Wszystkich drzew, słuchajcie, które tam posadziłem, jeśli teraz dobrze pamiętam, na tym Elmkreku, to było ich 1000. I to były właśnie te sosny. I pamiętam, jak potem miałem problem, słuchajcie, tą maszyną to ścinać, bo tam było czasem drzewo przy drzewie i wiecie... Także też nie chcę tego błędu popełniać jakoś tam za gęsto, tak sobie będę jeździł, wiecie... Żeby tylko po prostu jak najszybciej je posadzić. Tu nie jakaś estetyka mi nie jest potrzebna. Ale dobrze, że zostają ślady traktora. To będę widział, ile gdzieś tam przerwy między tym sadzeniem mogę ewentualnie zrobić, żeby tam się dało tą maszyną wjechać i wycinać. Także 3 lata będą tutaj musiały minąć, moi drodzy, aby te drzewa mogły nam po prostu urosnąć. Ale myślę, że samo sadzenie drzew wam, słuchajcie, już przyspieszę, bo to jest rzecz monotonna. Akurat nie mam niczego, co mógłbym wam w tym czasie opowiedzieć. No muszę to po prostu wykonać, abyśmy mogli przejść do dalszych rzeczy. Także ja wam to po prostu, moi drodzy, przyspieszę. No powiem wam, że
jest to monotonne, jest to, wy dostaliście naprawdę duże, duże przyspieszenie tego, ale mnie to już też troszkę uśpiło, ale też wiem, po co to robię. Wiem, moi drodzy, po co to robię, mam tego świadomość, że jak te drzewa urosną, to no, swoją drogą, kiedy będą rosły, będzie no to fajnie wyglądało, będzie cieszyło oko, a z drugiej strony z tej wycinki wiem, że fajnie sobie naprawdę zarobimy. Takim moim celem jest, tak jak wam mówiłem, aby tartak zapełnić do końca właśnie drewnem. To da nam taki komfort, chociaż ja myślę, że w pewnym sensie nasze gospodarstwo już jest w miarę stabilne finansowo, ale z tym drewnem, kiedy naprawdę raz wykonacie taką pracę, te drewna dostarczycie na full, co może i też być monotonne przy wycince, chociaż jak się używa tej maszyny do ścinania, która na równe bele, na równej długości bele nam tnie, no to już jest, wiecie, to już jest o wiele łatwiejsze, szczególnie, że mamy manika do wożenia tego drewna. No i generalnie jak już raz to zrobimy, no to później no, tego drewna jest tyle w tym tartaku, że on śmiało produkuje deski, które dostarcza do cieśli i widzieliście to może w poprzedniej serii, a jeżeli nie, no to wam tak w skrócie powiem, jak tam to rozwiązałem, to była jedna z pierwszych moich czynności, później oczywiście rozbudowywałem i zrobiłem całą strefę taką typowo pod to. No i polegało to, moi drodzy, na tym, że wybudowałem, znaczy nie od razu, tak, to się działo stopniowo wszystko, natomiast w ostateczności miałem wybudowane dwa tartaki, które produkowały deski. Te deski automatycznie dostarczały do cieśli, których to cieśli, oj, jeśli dobrze pamiętam, chyba miałem z 5 albo 6. Gdzieś mam tego save'a, aż musiałbym sprawdzić. W każdym razie koło 6 mogło być cieśli. Cieśla produkowała meble. No i początkowym etapie oczywiście ja miałem tego manika, którym te meble woziłem do sprzedaży, ale żeby sobie troszeczkę ułatwić życie, no to, moi drodzy, zbudowałem, to się nazywał chyba Farmers Market czy Supermarket, już nie pamiętam, do którego woziłem, to miałem wszystko, taką całą strefę własną zrobioną do tego. I to była naprawdę, moi drodzy, troszkę taka no rewelacja, bym powiedział. No i co? No i sprawdzało się. Naprawdę się sprawdzało. Później analogicznie zrobiłem całą strefę, można powiedzieć, mleczną, gdzie były, wiadomo, krowy i żeby mleko wozić do mleczarni. Także fajnie, fajnie to naprawdę rozwiązałem i to mi się sprawdzało. Teraz oczywiście no, mógłbym posadzić jeszcze jedną paletę drzew, jeszcze kolejne 300, ale stwierdziłem, słuchajcie, że jak zostawimy tą łąkę w środku, to się nic nie stanie. Wiadomo, że tam raczej nie wjedziemy niczym ani kosiarką, ale no, nie przemyślałem, bo mogłem zrobić taki wjazd. No teraz już tego nie cofnę, a nie chcę tych drzewek usuwać, bo jednak po co? Oddałem, moi drodzy, sprzęcior, bo z tego co widzimy, już nam się pieczarki produkowały. Urosły, wyprodukowały się i prawdopodobnie będziemy mieli meble. Ta bela mnie tu wkurza strasznie, nie wiem czemu ja jej nie sprzedałem. Oczywiście przyczepa, myślę, że od Ursusa będzie nam jeszcze do czegoś potrzebna, zobaczymy. Przy czym od razu wam mówię, drewna już się nią wozić nie będziemy. To już jest czas, który jest za nami, teraz to już się rozwijamy. No ciężko się jeździło tym traktorem, sadząc te drzewa tam pod górkę. Jak widzicie, górka stroma, także mi się wydaje, że chyba najlepiej, jak tylko mogłem, zagospodarowałem tą górkę, sadząc na niej drzewa, no bo nie wiem, co bym mógł innego zrobić. W ogóle zróbmy sobie, moi drodzy, przegląd, bo to jest dosyć istotne. No jak widzicie, do cieśli ostatnio dostarczyliśmy tego drewna na full, desek też ma na full, no ale to ma startaku. Coś tam meble już produkuje, także zaraz do cieśli podjedziemy i zobaczymy, jeśli chodzi, no, tutaj na razie woda jest, ale w jednym była automatyczna, to chyba była w tym na końcu. No, któreś tu kupowałem, to pewnie w tym, gdzie jest na full. No i jeśli chodzi o tartak, to jak widzicie, bardzo, bardzo mało tego drewna mamy, także myślę, że na dwa odcinki na razie starczy, żeby nie ciąć, ale albo zetniemy te drzewo, które tutaj mamy blisko tego tartaku, na tych skałach, aczkolwiek nie wiem, czy bym chciał, bo to dosyć ładnie wygląda. Albo po prostu troszkę dalej się pofatygujemy i tam koło pola zetniemy ten lasek. I chyba tak zrobimy. A teraz przetestujmy, moi drodzy, ten nasz tutaj cały wjazd, bo chciałbym wiedzieć, czy tu
jest coś do zmian. Oj, coś tu się popsuło. Czy jest coś do zmian, moi drodzy? No i te palety się zaczęły krzywo. Bo chciałbym tutaj oczywiście troszkę teren wyrównać, natomiast bardzo, bardzo mocno z tym, moi drodzy, zwlekam. Jak się domyślacie, ponieważ jest to taka inwestycja, która póki co jest pustą inwestycją, tak? To jest tylko bardziej rzecz estetyczna, a ja uważam, że, moi drodzy, szczerze, na rzeczy takie estetyczne jeszcze przyjdzie czas. Uważam, że to jeszcze na to za wcześnie. Coś mi się kijowo te poładowały, nie wiem, o co chodzi. Coś nie ryn. Coś się zepsuło ewidentnie. No ale trudno. Może muszę tą przyczepę jeszcze raz, słuchajcie, ściągnąć. Coś tam się przestawiło. Dobra, co? I to już jest wszystko, tak? To ile to jest litrów? 27 tysięcy, no. Ale nie wiem, to nie jest więcej niż ostatnio? Tylko tak popakowane nie za bardzo. Idąc tym tropem, to jeszcze na górę by jeden rządek wszedł. Ej, no jedź. Serio? Tak ciężko? Dobra, ta górka to jest faktycznie, słuchajcie, duża. Dobra, będę musiał coś wymyślić, żeby tu sobie wyjazd zrobić. Ale górkę chciałbym jak najbardziej oszczędzić. Natomiast no nie jest to rzecz, która teraz by wymagała jakiegoś, powiedzmy, moi drodzy, działania. Z wodą na razie w szklarniach mamy spokój. Zobaczymy jeszcze do cieśli, bo jestem ciekaw, ile za meble dostaniemy. Bo to nam powie, czy byśmy musieli ten supermarket wybudować. Bo w tym supermarkecie nie wiem, czy te ceny nie były, moi drodzy, o wiele wyższe na produkty niż tutaj. A to by konkurencyjność 115 tysięcy. No, ale za jedną przyczepę to nie jest źle, moim zdaniem, widzowie. Także się zastanowię. No i muszę w końcu wymyśleć, co z tą cieślą. No najwyżej... Kurczę, no nie chciałbym, powiem wam szczerze, jej teraz burzyć, bo mówię, sprzedamy oczywiście to drewno, które jest, te deski. Deski tak i tak produkuje, więc w najgorszym wypadku tak by to było. Ale nie chce mi się, słuchajcie, drewna dostarczać, jak mam być szczery. Przy czym chciałbym mieć dwie cieśle, bo byłoby mi o wiele łatwiej. Zobaczycie zresztą, że to by... To naprawdę w ten sposób, jak ja to robię teraz, to naprawdę, moi drodzy, ma to sens. To znaczy... Jakby wam to wytłumaczyć na tym przykładzie, który mówiłem wcześniej. To znaczy, był sobie tartak, tak? Był sobie jeden tartak i były cztery cieśle. Tak mówię na przykładzie poprzedniej serii, tak? Czy były trzy obory dla krów, te największe, i była masa mleczarni i różnych innych rzeczy, które też... A tutaj wełny na razie się nic nam za dużo nie... Coś ta wełna wolno się produkuje, widzowie. Jakoś tak, nie wiem, czy mamy czas. Coś tu wolno ta wełna. Dobra, to wełną się nie przejmujemy na razie. I teraz tak, tutaj to naprawdę fajnie wygląda. Wiecie, jakby problem mam z tą fabryką ubrań, bo szkoda mi jest tego terenu tutaj psuć. To mi się, słuchajcie, tak podoba wszystko. Tam jeszcze, powiedzmy, z tym silosem to nie było problemu. Zawsze można drugi zrobić z drugiej strony, żeby było takie odbicie lustrzane i nie ma problemu, widzowie. Natomiast powiem wam szczerze, że tu są tak ładne tereny. Ewentualnie, jeśli miałbym tą fabrykę ubrań wybudować, to możliwe, że tutaj, czyli parę drzew by trzeba wyciąć. Kurczę, wiecie, że mam dylemat po raz pierwszy od... No tutaj na pewno będę musiał się trochę malowaniem terenu pobawić i może trochę tą drogę przerobić, żeby była, tak wiecie, fajnie równo. Mam pierwszy raz dylemat dłuższego czasu. Jak to zrobić? No beli na razie nie ruszamy, ponieważ muszą sfermentować. Zresztą jakby, no, kasę mamy, także leżeć sobie na polu mogą. Jeść nie wołają. Myślę o tym oczywiście, żeby, moi drodzy... Myślę o tym, żeby może jakieś pole zrobić, no bo to też by dało nam ten komfort, że pracownik mógłby, powiedzmy, że pracować, tak? Czy to, no ale jakby z trawą zajrzyjmy może, słuchajcie, ale nie pod kątem typowo... Ja zaraz zresztą zobaczycie, co ja chcę, moi drodzy, teraz pokazać.
przejrzyjmy sobie, bo ja zawsze decyzję podejmuję na podstawie tutaj prostej analizy i chcę wam z wami się tym podzielić, jakie ja tutaj decyzje podejmuję. Tylko patrzę zawsze na zasadzie potrzeb. No bo teraz tak, my sprzedawaliśmy oczywiście trawę na początku, co nie było opłacalne. Sprzedajemy gdzieś tam kiszonkę. No i teraz tak, no wiadomo, pomidory, sałata, no niby sama sałata nie jest jakaś tam cenowo tragiczna, ale na pewno w porównaniu z naszymi pieczarkami, no to różnice to, no to robi sporo, nie? Zobaczcie, tutaj mamy pieczarki, no ewentualnie te kwiaty. Musielibyśmy jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Okej, okay, czyli 4500 to jest najwyższa cena. Jakby widzicie, ja tutaj teraz... aha, bo teraz te pieczarki sprzedawałem po najniższej cenie, ale też jakby wiecie, no... cały czas produkcja leci. Ale lepiej faktycznie sprzedawać po 4,5, a kwiaty? Kwiaty 3800, no ale to nadal jest 3000 różnicy. Teraz kwiaty mają dobrą cenę, okej. Okej. Na razie nie idziemy w nic, co związane z mlekiem, na razie nie chcę iść w krowy, bo oczywiście mógłbym iść w krowy, natomiast byłoby to troszeczkę, słuchajcie, problematyczne, chociaż z drugiej strony, patrząc jakie my tu mamy krajobrazy, to powiem wam szczerze, że zamiast tu robić pola, aż by mi pasowało tutaj obory dla krów wybudować. One są również przejazdowe. Przez to, że ta droga tak krzywo idzie, mam wrażenie, że krzywo te owce wybudowałem, a owce są przecież muszą być, aha, bo to jest odwrotnie, dobra, to się różni, moi drodzy, długością. Okej. To jest odwrotnie, czyli owce nie są równo. Dobra, tam. Ja wszystko bym chciał mieć równo, widzicie? Cały Yuken. Wszystko by chłop chciał mieć równo. Nie może być, że wszystko równo. Słuchajcie, no tak myślę, no tylko, że jakby krowy w tej chwili, same w sobie krowy i samo w sobie mleko też by nam nic nie dało. Fabryka z ubraniami na razie temat do przemyślenia, bo ta wełna się strasznie wolno na razie produkuje. Nie wiem jakby czemu, tak? No tak, no bo dopiero w sumie miesiąc minął. My dopiero to wszystko, wiecie, to dopiero wszystko ruszyło, tak? Więc tutaj też... No nic, może zobaczymy po tych 3 latach, jak nam te drzewa urosną. O, tu już pieczarki? No i widzicie, no czyli pieczarki to jest najlepszy biznes, bo już po palecie pieczarek jest. No tak, bo mamy czas trochę przyspieszony. Czyli te meble to też tak widzicie średnio, nie? Też jest na tym kasa, ale... ale długo to trwa, więc z tym drewnem to jest taki bardziej... No ale 11 tysięcy za 2 palety dostaliśmy. No na pewno za meble było 6, właśnie widzowie, bo to będzie odpowiedź, bo meble mniej więcej pamiętam, gdzie są meble? Słuchajcie, bo jakby pieczarki to jest nowość na tej mapie, no to trudno, żebym umiał cenę porównać. Natomiast jeśli chodzi, słuchajcie, o meble, to ja tą cenę mniej więcej pamiętam. Cenę ubrań chyba też. To tu ubrania są droższe na tej mapie. Ale jest wahania ceny. Zobaczcie, jakie jest straszne wahanie ceny. Pomiędzy 18 tysięcy a 30, więc szczyt z ubraniami będzie trzeba akurat pilnować. No dobra, no to będziemy sobie gdzieś tam zrzucali te palety. Powiedzmy, że się jakiś magazyn wybuduje. Robiłem tak, słuchajcie, z meblami. Taką miałem zawsze metodę, że w czerwcu, w lipcu sprzedawałem meble. 6600 jest czerwiec, znaczy lipiec jest najlepszy. Czyli meble trzeba by w lipcu sprzedawać, a my sprzedaliśmy teraz w sumie w listopadzie, czyli w jednym z gorszych czasów praktycznie. Czyli tu akurat niepotrzebnie te meble sprzedawałem, mogłem odczekać, no ale dobra, to tam wiecie. To tylko już mówimy o tym, jak więcej zarobić, a jakby czasami jest taki moment, bo widzicie, z tymi wahaniami cen, no to wszystko ładnie, pięknie, tak, ale... No i czasem, bo ktoś by mógł napisać, czemu ja na to nie patrzyłem w pierwszych odcinkach do dzisiejszego. No słuchajcie, no czasem nie ma czasu na to, aby patrzeć, aby czekać, tylko czasem potrzebujesz tej kasy od razu, więc sprzedajesz po prostu, co masz.
no żeby no się rozwijać, więc na początku wiadomo, no jakbym miał tak z trawą patrzeć, to co, miałbym nie kosić trawy tą kosą, tylko patrzeć, kiedy trawa będzie droższa? No nie, moi drodzy, byłoby to bez sensu. Naprawdę, jak mam być szczery, to nic wiele dzisiaj, takie mam przynajmniej poczucie, że w dzisiejszym odcinku nic wielkiego nie zrobiliśmy. Jeszcze bym coś tu chętnie fajnego zrobił, bo posadziliśmy te drzewa i ja mógłbym oczywiście poza odcinkiem resztę drzew posadzić, bo teraz jest sprawa taka. Jeśli tamtej polany nie chciałbym zostawić, to muszę to zrobić teraz, bo później już tam nie wjedziemy. Ale z drugiej strony nie wiem, czy bym chciał tamte drzewa, moi drodzy, posadzić. Raczej poza odcinkiem wziąłbym się za wycinkę tych drzew, które są tam, ale tam mi szkoda, tam ładnie wyglądają. To prędzej te drzewa tu po prawej bym powycinał. I wtedy się zastanowię, bo to też jest dosyć blisko, słuchajcie, do tartaku, więc tam nie ma co patrzeć. Jeszcze tam na tej górce jest cała masa drzew, więc raczej wziąłbym się, słuchajcie, za wycinkę drzew, żeby mieć tutaj, kurczę, miejsce przygotowane, bo ja jestem troszkę niezdecydowany w tej kwestii, bo tak jak mówię, chcecie, to jest tak ładne są te tereny, moi drodzy, że zobaczcie, przykładowo, jeśli chciałbym tą fabrykę ubrań, no to jest dosyć istotne. Ona by musiała tak stać, żeby blisko wełnę dostarczać. Mogłaby, znaczy teraz jej oczywiście nie kupuję, nie? Ale mogłyby sobie dwie fabryki ubrań tu stać. To od razu z wełną byśmy wyjeżdżali. No jakby można by jeszcze bardziej przesunąć je. Czyli tu wycinamy drzewa, dajemy fabrykę ubrań, tu dajemy drugą. Jakby wiecie, to pole, a żeby mi się czasem przez przypadek nie wybudowało. I to pole jakby może się dalej zaczynać, zresztą nawet nie wiem, czy tu będę chciał pole, ale zróbmy jeszcze przymiarkę, moi drodzy, na przyszłość, bo jakby no tego nie będziemy, słuchajcie, robili tak w najbliższym czasie, bo z tym to troszkę trzeba poczekać. Z robotem paszowym właśnie muszę się zastanowić, czy będę te obory, słuchajcie, dla krów kupował z robotem paszowym, bo powiem wam szczerze, tu jest jeszcze taka w ogóle jakaś, ale to jest w ogóle jakaś cena kosmiczna za... Nie, to ja nie wiem, czy takie coś bym chciał, słuchajcie. To jest jakaś cena kosmiczna tego za... Ja tu miałem, tylko nie wiem, czy ja przypadkiem nie usunąłem tych obór. Z robotem paszowym, powiem wam szczerze, nie wiem, czy bym chciał tą oborę, dlatego że ja mam tak, jest maszyna, słuchajcie, która już wam to tłumaczyłem, jeśli robimy jedną oborę, to okej, ona z robotem paszowym jak najbardziej, słuchajcie, jest spoko, natomiast w momencie, kiedy nie wiem, czy to nie było to, no ja wiem, że nie mam pieniędzy, na razie przymierzam, tak, to była chyba ta obora, dobra. Tak, to była ta. I ona jest przejazdowa, zobaczcie. I wtedy można to zrobić tak. Wtedy analogicznie można tak samo jak z owieczkami. Tu druga i krówki sobie chodzą. I tu jest wtedy wyjazd. Tylko czas tym wyjazdem by się trzeba zastanowić, żeby też nakręcić. I wtedy biorę bez robota paszowego, dlatego że sam jakby dowożę to jedzenie, które mi produkuje specjalne, że tak powiem, specjalna maszyna. No ale na oborę dla krów, a już tym bardziej na krowy nas jeszcze nie stać. Tym bardziej, że no same krowy nam nic nie dadzą, no bo sama sprzedaż mleka, moi drodzy, jeszcze znów zajrzyjmy. Widzicie, ja cały czas jakby analizuję te swoje tutaj potencjalne ruchy, no bo z owcami wiedziałem, co chcę zrobić. Wiedziałem, że zależy mi na wełnie. Sama wełna, jak widzicie, no nie jest jakaś super opłacalna w porównaniu na przykład z pieczarkami, ale ja nie chciałem samej wełny, tylko chciałem ubrania, tak? Nawet nie tkaniny, chociaż tkaniny, zobaczcie, ile już są droższe, ale chciałem ubrania, które no tutaj dają cenę naprawdę kosmiczną. W przypadku, moi drodzy, krów, to też nie będziemy dążyć do mleka, bo mleko będzie jednym z surowców, tak? Składników, a będziemy dążyć, słuchajcie, zaraz wam powiem do czego. Będzie produkcja masła i sera żółtego, ale tu znów nietypowo na sprzedaż, chociaż wiadomo, że pewnie na początku tak będzie. Natomiast to będzie znowu jeden ze składników na przykład do pizzerii, czy do piekarni. Bo do piekarni, zobaczcie, tylko do piekarni potrzeba oczywiście jeszcze mąkę, więc tu byśmy musieli troszeczkę jeszcze się wstrzymać.
Natomiast co my tu jeszcze mamy, moi drodzy? Czekolada w mleczarni będzie produkowana. I tu się zaczyna robić fajnie, bo zobaczcie, jaką ma stawkę czekolada fajną. Tak? No bo będzie po prostu, mówiąc w skrócie, będzie mleczarnia, która między innymi będzie produkowała czekoladę. Oczywiście ona albo fabrykę czekolady, zobaczymy. To na jedno wychodzi tylko ten. Może być ser żółty, może być masło, ale jak widzicie, to jest jako składnik dodatkowy, się nie opłaca tego jakby tak sprzedawać. Ja już tak patrzę dosyć tutaj, wybiegając naprzód troszkę. Może za bardzo nawet naprzód wybiegam. I później, moi drodzy, jeszcze już ciekawostka jest tutaj z tym złotem, to w ogóle będę chciał to ogarnąć, wiedzieć co i jak. Chociaż jak widzicie, złoto jest mniej opłacalne od ubrań i to jest też ciekawostka, widzowie. Ubrania się bardziej od złota opłaca. Może z ciekawości bym jeszcze szklarnię na kwiaty wybudował. Mimo że one są tańsze od tych pieczarek, to powiem wam szczerze, że te szklarnie szybko oddają różne rzeczy i to... Ja bym chciał mieć takie zabezpieczenie po prostu, żeby od razu kasa nam uzupełniała na jakieś inwestycje. I później zobaczcie, jest coś takiego jak butelkowane mleko. Ono też kosztuje bardzo fajnie. To truskawkowe byłoby fajne, jeżeli byśmy mieli szklarnię z truskawkami. Co do czekoladowego, jak widzicie, cena jest ok, ale tu by trzeba przeliczyć, bo zwróćcie uwagę, że to mleko nie jest wiele droższe. Znaczy inaczej, jeżeli byście za 1000 litrów mleka przeliczyli i za 1000 litrów czekolady, to szczerze bardziej opłaca się osobno sprzedawać czekoladę, a osobno sprzedawać, produkować mleko, że tak powiem, czyste. To zobaczcie, tu macie 6400, za 1000 litrów czekolady też dostaniecie ponad 6000, czy macie 12, a tutaj mleko czekoladowe to tylko prawie 7000, także to się nie opłaca, nie? O, później na przykład mamy fabrykę lodów, zobaczcie za ile za lody płacą, 10000 na przykład, czy to czekoladowe, czy truskawkowe, przy czym no wiadomo, musielibyśmy mieć truskawki, szklarnie, truskawkami. Ale wiecie co, ja mam taką szklarnię w postaci tunelu foliowego i nie wiem, czy bym w to nie poszedł. O, jeszcze na przykład fabryka, moi drodzy, jogurtów. Też widzę, że fajna sprawa. No i ewentualnie pizza, nie? Ewentualnie pizza, no ale wiadomo, do pizzy to tam jeszcze nam będzie mąka potrzebna, także to jest, myślę, że dalszy plan, bo i tutaj maszyny będzie trzeba pokupować i tak dalej. Ja myślę, słuchajcie, że na dzisiejszy odcinek to chyba wystarczy tego wszystkiego. Ja i tak muszę poczekać, aż mi tutaj te bele się w kiszonkę zamienią. Trawy na razie nie mam, słuchajcie, gdzie kosić, aczkolwiek kusi mnie, żeby nakosić trawy już poza odcinkiem i zapełnić ten silos. I wiecie co, nie wiem, czy bym teraz nie zobaczył jeszcze jednej rzeczy. Tak się zastanawiam, moi drodzy, mocno się zastanawiam. Na razie nie mogę się zastanowić, tak się zastanawiam po prostu, czy nie dokupić jakiegoś terenu, moi drodzy. Ile na przykład ten teren by kosztował? 85. Ten też, aha, wszystkie 85. Zobaczymy z drugiej strony, no dobra, można by tam kupić jakiś teren. Wykosiłbym tą trawę i ją przywiózł tutaj. Ale bardzo mnie kusi też, żeby zacząć wycinać ten las. Także od razu wam powiem, że te dwie rzeczy, które się bym chciał wziąć, to wycinka lasu. I teraz pytanie, czy ja to na razie mogę go wyciąć, bo to jest na moim terenie dotąd. Tu na pewno te, nie wiem, ile rzędów drzew, no tak, żeby ewentualnie fabrykę ubrań postawić. Docelowo w następnym odcinku, moi drodzy, będziemy budowali fabrykę ubrań, bo ja chcę te drzewa wygolić. Koniecznie muszę je wygolić, bo mi przeszkadzają. I po prostu zawieźć je do tartaku, żeby, wiecie, ewentualnie z wami zawiozę w następnym odcinku, przy czym chcę je zawieźć, żeby w tartaku było jak najwięcej drewna. W następnym odcinku, skoro właśnie to będzie troszeczkę, jednak wraca temat drewna, no to chciałbym te cieśle dwie wybudować. Chociaż możemy to teraz zrobić, widzowie. Wiecie co? Zróbmy to teraz, trudno. Tylko dobrze by było czas wstrzymać, a dobra. No słuchajcie, drewno i tak się, deski się i tak produkują, dobra. Sprzedaj. Na koniec odcinka, widzowie, no 100 tysięcy za produkty dostaliśmy. I teraz słuchajcie. Ja tu się bym dobrze zastanowił, bo to w ogóle jest tak fajnie to fabrycznie zrobione, ale jakoś tak mi się spodobała taka, ten jakby powiedzieć zajazd. No wiadomo, że tartaku nie ruszamy, ale zobaczmy sobie tak, produkcja cieśla. Moi drodzy, cieśla.
może w tę stronę. I teraz tak. Generalnie tam jest do wypluwania tych palet, byłoby spoko. Cieśla może jakiś tam, jakoś tam w miarę do owieczek dochodzić. Ja myślę, że to jeszcze byśmy, moi drodzy... Tutaj bym zrobił na pewno przejazd od tego tartaku. Tam musi być jakiś przejazd, więc może ta cieśla tutaj... To wyjdzie, widzowie, że budujemy 3 cieśle. Decyzja zapadła. Klamka zapadła. A myślę, że tak może być, bo mi chodzi tylko o to miejsce, gdzie się zbiera te meble, tak? O inne miejsce mi nie chodzi. O nic więcej mi tu nie chodzi, jak tylko o miejsce, gdzie się zbiera meble. Tylko nie chciałbym tego cieśli też za blisko tych ładnych owieczek. I tu jest właśnie w tym problem, ale za daleko? No nie, bo musimy mieć blisko do sprzedaży mebli. Widzicie, to wszystko nie jest tak hop-siup. Dobra, robimy tu. I teraz tak. Jak już sobie ułatwiamy... No nie, no to 2 cieśle wybudujemy tylko. Trudno, widzowie. Trudno. Bo mógłbym tak, ale musiałbym po prostu objeżdżać... Chyba, że się uda. Jakby się udało, moi drodzy. Ale ja nie wiem, czy to się uda. Czekajcie, jak to zrobić, żeby to było równo. A, popsułem. Wiecie co? No i w plecy jestem, słuchajcie. Ale dobra, okej, widzowie, nic się nie stało. Dostałem tyle samo, ile za budowę zapłaciłem. Luz. No nic, sprawdźmy, jakie my tu mamy. Jedną rzecz chciałem zrobić, kochani. Bo ja zawsze sobie tak robię. Mi to bardzo życie ułatwia. O, akurat trafiłem. Mi to zawsze życie ułatwia, że sobie maluję. Jakąś tam... O, jakąś... No dobra, no to tutaj już koło wieczek, ewentualnie pasek trawy się posadzi. Do równego. Zaraz zobaczymy. O, to. Widzicie? Równo sobie maluję i według tego mam linię, jak mam lecieć. A tu sobie zróbmy taki... jakiś paseczek trawy, tylko ja mam wrażenie, że to wszystko krzywo jest. Ale dobra, no to się wytnie. To się wytnie, widzowie. Ja nie wiem, co ja zrobiłem. Nie, no to chyba ta droga tak idzie i dlatego to tak... takie mam. A dobra, niech będzie trochę z ukosa. Dobra, to zostawmy. O, ale linia jest prosta w każdym razie. I teraz zobaczcie. W końcu tą cieślę wybudujemy, bo ja tyle czasu, słuchajcie, się z tą cieślą zabieram. Czyli cieśla jednak troszeczkę musi być... no bliżej do tych owieczek, nie? No, no musi być. Tam przejazdu w sumie... Ale dobra, zostawimy sobie trochę przejazdu w razie W. Drugą cieślę wybudujemy tu i zobaczymy, czy nam wejdzie trzecia. I wtedy zobaczcie, mamy idealnie według linii. Jeżeli manikiem miałbym jeździć, to tyle miejsca na palety starczy. I wtedy cieśle do cieśli przykleimy. Ale przejazd będzie kiepski. Kurde, będzie taki krzywy. Że tu byśmy cieśle przylepili, byłoby spoko, ale tutaj tak na... Ale dobra, narożnikowo może być przejazd, kto powiedział, że nie. Na razie nie wiem, no kurde, chociaż wiecie, zawsze można zrobić też tak, nie? O. Wtedy na wprost... Czekajcie, bo ja już chcę... Dobra, to zróbmy inaczej. Do tego cieśle dajmy tu na razie oczywiście, bo później będziemy to... Moi drodzy, my to później będziemy ogarniać. Dobra, niech będzie tutaj ta cieśla. O. I tam w razie czego na wprost będzie przejazd. Jeszcze nie wiem jaki, nie wiem po co, ale na razie sobie go namaluję. Mam nadzieję, że to też dużo nie kosztuje, to całe malowanie. Na razie sobie maluję takim kolorem, jakim oni to dali, że tak powiem, fabrycznie. A później może jakąś kostkę się położy, zobaczymy. O. Bo tu będzie wiadomo, że tu jest przejazd. A tutaj, no to nie wiem... No na razie też niech będzie tak z tyle. Ile mnie to kosztuje? No chyba dużo nie wydałem. Dobra, całe zamalujemy. Super. Jak już, to już. I od razu połączymy. Cyk. O, proszę bardzo. Widzowie. Jest od razu połączone. Później pomyślimy, co dalej z tym robić. Dobra. Już nie za daleko. Kurde, jak to ciężko utrafić. Chwila. Przesadziłem. Dobra. Także to tyle, moi drodzy, myślę, że na ten odcinek, bo no, są rzeczy, które no, gdzieś tam ogarnę poza odcinkiem, drogi widzu, czyli wezmę się za koszenie, za ścinanie tych tam drzew,
które przywiozę do tartaku. Do cieśli już, słuchajcie, nic nie będę przywoził drewna, bo to nie ma sensu. Już w tej chwili deski się produkują, także meble, deski, włącz. Meble, deski, włącz. Także mamy 3 cieśle, słuchajcie, tutaj. Aha, bo 3, no. Także deski zaraz się dostarczą, bo myślę, że tartak nam tu tych desek troszkę... Oj, tartak nie ma za dużo desek. No nic, ale do tartaku muszę w każdym razie drewno dostarczyć i zobaczymy, drogi widzu, zobaczymy. No, może do tych cieśli też dostarczymy z jeden transport, żeby tam z tego drewna też się produkowało. Ja i tak muszę... Będę robił to na czasie już spowolnionym, żeby nam tutaj kasy nie zmieniał się stan pieniędzy. Bo chcę, żebyście akurat, jeśli chodzi o stany finansowe, widzieli wszystko, jak się dzieje. Nie wiem, czy to jest ładnie, widzowie, czy to nie jest ładne. No tak, wiecie, no tak średnio bym powiedział, tak średnio, ta cieśla z tej strony ładniejsza, no. Znaczy ta. Nie wiem, czy to jest w ogóle ta cieśla, słuchajcie, czy ja na pewno dobrą cieślę wybudowałem, widzowie. No coś mi tutaj, czekajcie, bo cieśli było kilka. Widzicie, ja złą cieślę wybudowałem. Jasna dupa. To trudno, widzowie, to teraz straciłem połowę kasy za budowę, czyli jesteśmy w plecy jakieś 120 tysięcy. No trudno, życie. Ale wiem, że złą cieślę wybudowałem, to teraz nie jestem... Nie no, tartak chyba był dobry, słuchajcie. Tartak chyba był dobry wybudowany, więc... A ja wiem, czy tu przejazd robić. A sru, damy trochę bliżej, może nam się uda. Widzicie, spieprzyłem, kochani. Ja to kiedyś inaczej, w ogóle kiedyś to ja to tak robiłem, żeby mieć... No, teoretycznie też tak można. Nie, i to by nam problem po części rozwiązało, ale... Ale czekajcie, bo ja wtedy miałem dwa rodzaje cieśli wybudowane i wiem, że taki sposób sobie radziłem, że wizualnie. Tu jest tartak i tamten chyba też jest złym tartakiem, niestety. O, widzicie, no. Czekajcie. Tu była jeszcze jedna cieśla, moi drodzy, jeżeli to znajdę. I pamiętam, że miałem dwa rodzaje cieśli, bo to wizualnie po prostu... No ta się... Inaczej wyglądała po prostu ta druga cieśla, tylko kurczę, dawno tego nie budowałem i przyznam wam się szczerze, że nie pamiętam, ale chcę... O, cieśla? Tak, to była ta. No, widzicie? Ta. I to by nam rozwiązało problem. Bo ona ma wtedy zbiór od razu. Dobra. Zobaczcie, bo wtedy można cieśle dać tak bądź tak, ale no tak ładniej wygląda. Zobaczcie. Wtedy budujemy sobie jedną cieśle. Praktycznie można obok drugą, tylko żeby już to było prosto, to wiecie co, to już dobra. Aj, teraz żeby mi się nocka nie zrobiła. No trudno, słuchajcie, no po to zarabiamy pieniądze, po to się sprężam tutaj z różnymi inwestycjami i robię to najsensowniej jak się da, żeby w takich sytuacjach, jak naprawdę coś już chcę zrobić porządnie, żeby można było sobie pozwolić na jakieś drobne szaleństwo i drobną stratę. No widzowie, no jakby patrzcie, no pieczarki nam się chyba już znowu, o zobaczcie, pieczarki się produkują, także tą kasę odzyskamy. Ja to już chcę dobrze zrobić, nie? No tutaj mi się oczywiście ta cieśla średnio podoba, słuchajcie, tak przy tych owieczkach w ogóle. Wyżej ją wstawić, to znowu, tu jest znowu trochę górki. Dobra, tam olać. Słuchajcie, jak... przemyśl. Tak, ja wiem, moi drodzy, że czasem jestem niezdecydowany. Ale uwierzcie mi, że... I teraz tak, one oczywiście tak blisko siebie będą mogły być, moi drodzy. Tego względu, że zobaczcie, to gdzie wypluwają te deski... Znaczy te deski... Oj, teraz nie chciałem budować.
Kurde, teraz mi się zbudowało, ale teraz nagrzebałem. Ajajaj, ale jestem szkodnik, no. Bo ja na początku, podkreślam wam, na samym początku chcę te meble, tak, bo tu mówimy o meblach, a nie o deskach, na deskach gadam. Chcę te meble sam, moi drodzy, zawozić, tak? Ja chcę absolutnie sam je zawozić, a nie, że wiecie, nie, że automatyczna sprzedaż. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Więc jakbym się tak uparł, już zrezygnował z tego przejazdu tutaj, no to mogłaby być jeszcze jedna cieśla i może tak zrobimy i wtedy przejazd będzie tu. O, może sobie być, dobra. No i zrobione. Dobra, koniec, koniec, inwestycjonalne. Na dzisiaj już widzowie wystarczy tych akcji. Także ustawiamy, żeby nam się cieśla, bo i tak widzę, się już wieczór robi. Oj, to nie to. Żeby nam się cieśla, słuchajcie, może tu koło cieśli by trzeba ładnie, porządnie. Jakiś taki fajny kamień był, co to jest. No może zobaczymy, tej tekstury jeszcze nie znam, bo ona jest chyba tylko na tej mapie tutaj. Więc wiecie co? Tak, wiem, wjechałem na owce, zaraz im to wezmę, spokojnie, tylko spokój. Pamiętajcie, tylko spokój może was uratować, moi drodzy. Tylko spokój może was uratować, zawsze mój dziadek tak mówił. Bardzo fajne słowa. Dobra, no to co, moi drodzy? No to tak, ja wiem, że w tym, teraz naprawdę wiem, że nakombinowałem w tym odcinku. Na sam koniec to i szkód narobiłem. Ja to wszystko wiem, drogi widzu, natomiast uważam, że czasem trzeba. No dobra, słuchajcie, nie wiem, czy tego wszystkiego po prostu tutaj sobie porządnie nie zrobić. O, słuchajcie, porządnie kostką, to bym zostawił, tego bym nie tykał. O. I tu jakoś dotąd. Na razie tylko dotąd. Dalej nie jedziemy z tymi kamieniami. Na razie mi się nie chce. O, tak, może tak. Tutaj tak. To tutaj tak. Nie wiem, tak ma być, czy nie tak. To już nie będzie szeroki wjazd. O, tam jest tak ten tartak. I ten fragment, słuchajcie, tej drogi, to też już zrobimy kamieniowy. O, nie wiem, jak to będzie później wyglądało. Zobaczymy. O, jak już inwestycjone, słuchajcie, trochę z terenem, no to już trochę z terenem. O. Ja to jeszcze później jakoś wygładzę. Zobaczymy, co dalej później zrobimy z tym tutaj wszystkim. Jakoś tą drogę będzie trzeba tutaj fajnie doprowadzić, żeby ona tak szła z ukosa. No już widzę, że mi się ściemnia, ale dobrze, niech się coś dzieje. To słuchajcie, żeby się może zreflektować za te szkody, które wyrządziłem, to będzie trzeba zebrać. Ale to wiecie co, ja zbiorę palety, widzowie. Moi drodzy, słuchajcie, zbiorę palety z grzybkami, pieczarkami, tak? I myślę, że razem z wami je po prostu dostarczę następnego dnia. One będą czekały sobie, bo tam jak widzicie, już jest sytuacja. Tutaj oczywiście nie potrzebujemy wtedy tej drogi, bo jak widzicie, już się nazbierały te palety, więc po prostu sprzedamy to albo odpowiedniego miesiąca, no to już tam zobaczymy. Już tam nie wiem, co zrobimy, natomiast mam taki plan, moi drodzy, aby te palety po prostu, bo jednak tak w ogóle, tu wtedy niech jakoś idzie. Dobra, zobaczymy. Dobra, wiecie co? Ja ci coś powiem, drogi widzu. Wiesz, co ci powiem, drogi widzu? Chyba już wiesz, co ci chcę powiedzieć, nie? Jak już kończymy, to już skończmy to konkretnie. Jeszcze coś widać. To już niech ta droga biegnie, słuchajcie, do naszego skupu. O. Naszego punktu sprzedaży niech biegnie. I si. Nie? Si kalafo, moi drodzy. Si kalafo. O, tak. Jak już konkretnie, to konkretnie, słuchajcie. Jak się bawić, to się bawić. Drzwi okno wstawić. Drzewa posadziliśmy, to już niech będzie konkretna droga, słuchajcie, do naszego punktu, tylko coś tu skopałem, widzę. Nie, to, a dobra, tu o, to może być nawet troszkę szerzej w pewnym miejscu. Pewnie, że tak, o, cyk, tylko będę musiał tam potem trawę jakby na nowo, a to tutaj w sumie też powinno być wymalowane, po prawdzie, moi drodzy, ale może niekoniecznie tym. Dobra, wszystko niech będzie jednym tym samym. O, tak jest. Jest gitarka.
Dobra, tą część mamy zrobioną. Wszystko, no to tu jeszcze kawałek. To jeszcze kawałek, tam się będzie zwężało. To już niech tak będzie. Teraz już nic nie widać, bo się ciemno zrobiło. Nie będę do owiec już tej drogi robił, tak na razie niech będzie. I się rozwinęliśmy, widzowie. Z gospodarstwa zrobiliśmy fabryki mebli. Trudno, życie tutaj może trzeba... Ja zawsze mówię, życie jak w Madrycie, a tutaj tego Madrytu coś nie widać. No wiecie co, przy owieczkach, ja tak nie do końca jestem przekonany, ale dojadę. I wiecie co, ja to może zrobię, słuchajcie, moi drodzy, pędzelkiem okrągłym. Tutaj. To jest pędzelek okrągły i o, to. Może okrągłym po prostu sobie tak tutaj. Tak ciężko będzie, szczerze wam powiem, to jakoś... Tutaj będę miał problem przy tych owieczkach to zrobić, a może mniejszym pędzelkiem to... A nie, dobra, udało się. Dobra, trudno. Niech tak już będzie. Będę się tym później bawił, słuchajcie. Wezmę mały pędzelek, to wygładzę. To już rozumiecie, że poza odcinkiem zrobię. Tym bardziej, że i tak już ciemno. Także, drogi widzu, kończymy ten odcinek. 277 tysięcy na koncie. My się widzimy, moi drodzy, w następnym odcinku i pokażę wam mniej więcej co nieco, co zrobiłem tutaj poza odcinkiem. Jakieś tam drobne rzeczy chciałbym zrobić, oczywiście, moi drodzy, poza odcinkiem. I jak najbardziej tak. No, zaraz się okaże, że to w ogóle tego placyku nie będzie. Ja pierdzielę, ale w sumie czy tak nie byłoby lepiej? Nie, no chyba lepiej było, jak był taki. Ja bym tam nawet, słuchajcie, jakieś zielone posadził. Ale dobra, na razie zostawmy. Na razie zostawmy tak, jak jest. Także słuchajcie, mi i tak musi przelecieć ta nocka, bo widzicie już tutaj ciemno, ale i ładne te kamienie nawet. I specjalnie dałem kamienie, bo to jest coś innego niż dotychczas mieliśmy. I zobaczcie, moi drodzy, już na koniec tylko sobie latarkę zapalę. W ogóle będę musiał prawdopodobnie... No właśnie, będę musiał wodę jeszcze dostarczyć do naszych pieczarek. Także słuchajcie, ja zbiorę te pieczarki gdzieś je... Albo zostawię je po prostu na lawecie, bo nic lawetą nie planuję wozić. Tak, bo parę drzewek chcę wyciąć, ale to mam przyczepę. Więc plan jest taki, co zrobię, wam pokażę. Moi drodzy, chcę wyciąć po prostu te drzewa. Parę, żeby tutaj móc fabrykę ubrań wybudować. No i co za tym idzie, te drzewa zawieźć do... Najlepiej tartaku. Do cieśli bym nie chciał, aczkolwiek właśnie a propos cieśli... Widzicie, tu się dużo zaczyna dziać i potem łatwo się pogubić. Bo a propos cieśli, moi drodzy, my sobie cieśle tutaj, że tak powiem, zamówiliśmy, a... Nie do końca to wyszło. Dobra, także to tyle, moi drodzy. Cieśle są, nawet fajnie to wygląda. Wiadomo, tu jakieś latarnie się później wstawi. Tartak jest. No i co, biorę i wożę to drewno. Albo stamtąd, albo z tej górki. Natomiast no, zrobimy coś takiego, moi drodzy, i to jeszcze chcę zrobić z wami, bo to już myślę inaczej nie ma sensu, kochani widzowie, tego robić. Także, drogi widzu, będę bardzo wdzięczny, jak zostawisz łapkę w górę, bo jak widzisz, o, jeszcze sobie zapiszemy. Na wszelki wypadek, ja chcę po prostu sobie spauzuję czas gry na to, co chcę zrobić, żeby nam tu kosztów nie naliczało, żebyście się nie dziwili, że są różne kwoty. Natomiast chcę zacząć to robić już rano, żeby ta nocka po prostu przeleciała. Także razem z wami, moi drodzy, ta nocka przeleci i kiedy będziemy widzieli się w następnym odcinku, to czas będzie już taki sam, jak był. Bo chciałbym, żeby to... Albo o 8, po prostu dobra, o 8 jakoś będziemy zaczynali. I może przy okazji, słuchajcie, te kiszonki, tylko jakoś powiem wam szczerze, nie 43%, nie zależy mi, powiem wam szczerze, żeby te kiszonki oczywiście jakoś sprzedawać, bo na razie kasę mamy, ale powiem wam, że nawet w nocy ładnie to wygląda, bardzo ładnie to tu wygląda, także no pierwszy taki, dobra, weźmy się, pozbądźmy może, sprzedajmy ten dzyndzel. Jak już to tak leży i co? I poleciał mi gdzieś. Jak już tu tak leży, no to już go sprzedajmy. Wątpię, no 18 euro, słuchajcie. O kurde, ale koszty nam odjęło. No zobaczcie, wynajem maszyn 4800. Oj, coś tu zostawiłem. Ja tu coś, widzowie, zostawiłem, chyba że to trawa nam urosła na nowo. Tutaj, bo tu może była trawa. No nie widzicie? Coś tu jednak nie do końca. O, tu też mi trawa wyrosła. Przed chwilą malowałem. A bo tu trawa już rośnie, widzowie. Zobaczcie, dopiero co trawę kosiłem. A już nam tu trawa rośnie, czyli to będę musiał jeszcze ogarnąć, żeby tej trawy nie było. Dobrze. Ale nie, trawy, słuchajcie, nie będę kosił.
Na razie mamy je dosyć, chociaż może wpadnę na pomysł. Wiecie co, widzowie, to zróbmy tak, że kupmy sobie jeszcze ten teren, który to był teren. To był chyba ten. Dobra, kupmy oba może, co? Ja sobie, słuchajcie, wykoszę trawę, widzowie, i dostarczę ją do silosu. O, proszę. Kupione tereny, a co się będziemy szczypać? Także wykoszę sobie też trawę, dostarczę ją do silosu, żebyśmy mogli wtedy tutaj sprawnie nasze owieczki karmić, a owieczki, no, widzicie, już zeszło troszkę. Także też będę musiał pokarmić. O, zobaczcie, zobaczcie. I to jest o tyle fajne, moi drodzy, że to jest paleta, która jest lekka, ma tylko 100 kg i można ją, zobaczcie, zawsze cyk, przestawiać. Mi się to zawsze bardzo, bardzo podobało, bo ja to sobie tak jakby w ten sposób, słuchajcie, ogarniam. Mogę, dobra, 9 godzina, wiecie co, to czas już może niech tak nie zapierdziela, bo to będzie, zaraz się sami te sidła wkopiemy. I zobaczcie, moi drodzy, ja zawsze to sobie tak robię, że sobie ustawiam te palety, cyk, 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 bo one można je ręcznie przestawiać bez super siły, także jest realizm 100%. Ja sobie zawsze je tu ten ustawiam, później podjeżdżam tym... Aha, bo tutaj jest... No nie wiem, czemu tutaj jest mniej. Co to się tu stanęło? Przecież te były pierwsze. No nie wiem, coś tu widocznie nie zatrybiło. No i później sobie podjeżdżam tą Tatrą i na nią ładuję. Dobra, to tyle, moi drodzy. Ja pauzuję w takim razie grę, biorę się za wycinkę tych drzew, żeby dostarczyć je do tartaku. No bo to jest jakby podstawa, biorę się za skoszenie trawy, żeby również tutaj nakarmić owieczki, czy dostarczyć troszkę trawy do silosa. Kiszonki na razie nie tykam, moi drodzy, niech ona sobie leży, tym bardziej, że fermentacja zaraz będzie ok. To zrobię w następnym odcinku razem z wami, no i na pewno poza odcinkiem będę musiał, moi drodzy, co ja będę musiał? Już wiecie, co ja będę musiał, dostarczyć wody do naszych... Aha, i zbiorę te pieczary na lawetę i będziemy sobie lecieć. O, zobaczcie, drzewka już się zielenią też. Że zobaczymy, co to będzie, moi drodzy, w tym następnym odcinku się tu działo. Także, drogi widzu, trzymaj się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!